Siema... Nie, na chuj siemanka. Pierwszym lifehack... Pierwszym lifehackiem, jakim się zajmiemy, jest otwieranie shota, a raczej dolewanie go do premiksu, jaki tam macie, nie? Na przykład Darklina. Może też macie. W każdym razie. Często zdarzało mi się tak, że po otwarciu shota mocno wciskałem butelkę, żeby ten shot szybko leciał, bo on leci bardzo powoli i strzelał mi po prostu dzióbek, przez co wszystko wylewało mi się na ręce. No i żeby otworzyć tego shota, powiedzmy, szybko go wlać i otworzyć nieinwazyjnie, wystarczy, że jeżeli macie shota, wygląda on w ten sposób, ma on ten dzióbek, mamy zakrętkę, wystarczy, że odkręcimy go, nałożymy nakrętkę, przeważymy i w tym momencie otwiera nam się ten dzióbek, przez co możemy idealnie dozować naszego shota do premiksu. Tyle. A więc lifehack number 2, czyli odnośnie zapalniczki. Kiedyś pokazywaliśmy wam, jak w łatwy sposób opalić sobie końcówki włosków, a dzisiaj wykorzystamy ten cały ogień w troszeczkę inny sposób. Akurat zdarzyło mi się ze 3 tygodnie temu albo 4 wykorzystać jeden z dipperów, z którego po prostu nie korzystam, jako zwyczajną zapalniczkę do papierosa analogowego. Oczywiście nie popieram papierosów analogowych, nie popieram też w ogóle wapowania, najlepiej nic nie robić, ale jak już musicie, to możecie sobie wykorzystać takie urządzenie, jakim jest na przykład najprostsze RDA. Ja mam tutaj coś od Votofo, jako po prostu zwyczajną zapalniczkę. Wystarczy, że podkręcimy sobie troszeczkę moc, no dajmy na przykład 180 W. Troszeczkę. Bo to jest akurat maksymalne. I w tym momencie zwyczajnie wystarczy, że podpalimy. I mamy w tym momencie ogień. Nie wiem, czy to widać. Widać, widać. W miarę. Tutaj akurat bawełna jest całkowicie już zwęglona. Ale w przypadku suchej bawełny, jeżeli sobie na przykład wymienicie, albo będzie ona zalana, ja akurat wykorzystam dripper, z którego właśnie już wcześniej korzystałem jako zapalniczka, bo akurat w dalszym ciągu zapalniczki w domu nie mamy, to automatycznie cała ta bawełna pokryje się wielkim ogniem i wtedy bez problemu możecie sobie zapalić, odpalić coś od tego. Niekoniecznie akurat papierosa, może to być grilla, coś... Grilla, no, możecie na przykład grilla. No w tym wypadku akurat tutaj nie widać, aczkolwiek te grzałeczki też również mogą nam posłużyć jako jakiś fajny żarnik. Także tyle, lifehack myślę, że naprawdę bardzo przydatny, bo sam czasem zdarza mi się, że z tego korzystam. O, siemanko! Jeżeli podczas mycia, zupełnie przypadkowo, tracicie smak likwidu, bądź nawet nie podczas mycia, podczas codziennych czynności, wapujecie sobie i przestajecie czuć tą intensywność likwidu, no właśnie, wystarczy, że macie ze sobą jakiś bardzo mocno mentolowy, bądź o dużym stężeniu kolady likwid, którym zalejemy sobie na przykład nawet 3 buźki, i wtedy znowu czujemy intensywność naszego likwidu. Tak, właśnie to tak działa, a często zdarza się tak, że po prostu po jakimś czasie premiksy tracą dla nas smak. Ale nie martwcie się, jeżeli to nie zadziała, jest jeszcze jeden sposób, który zadziała na 100%. Weźcie sobie do mordy ziarenko kawy, wpierdolcie je i wszystko będzie działać. Na razie! Jeżeli czasami niespodziewanie, na przykład w kiblu, zabraknie wam bawełny, to nic straconego, wystarczy wam sama grzałeczka. Mało osób o tym wie, aczkolwiek bawełna służy głównie do transportu naszego likwidu. Także sama grzałka bez bawełny również może nam posłużyć jako zwyczajny papieros. Wystarczy, że takową grzałeczkę, którą tutaj mamy, zalejemy sobie płynem, kilka kropel, na przykład 3 ulubionego naszego płynu Darklina. Tu się trochę zalałem, ale to nic. Zaciągamy się. I pomimo tego, że nie mamy bawełny, mamy cudowny smak, piękną chmurkę. Jak widzicie, już się akurat skończyło po pierwszym, troszeczkę za długo. Możemy sobie dolać. I tak w kółko. Pyszny, cudowny płyn Darklina na grzałeczce bez bawełny. Akurat robiłem sobie małą przerwę. Nie wiem, czy też wam się zdarzy jeść dżemur w szafie, ale akurat chciałem, a propos słodkich rzeczy, dać wam ostatniego, 5. tipa, który jest naprawdę bardzo fajny, a mianowicie, mowa tutaj oczywiście o słodkich płynach. Na przykład nasze mają w sobie troszeczkę cukralozy, aczkolwiek tej cukralozy nie ma jeszcze aż tak dużo, jak w przypadku na przykład płynów Dinner Lady. Dlatego mój tip jest taki, bardziej kierowany do osób, które dopiero zaczynają z wapowaniem i ze słodkimi płynami, by
W przypadku grzałek stokowych, gdy zalejemy sobie płyn z sukralozą, czyli na przykład właśnie takie Dinner Lady, no to w tym wypadku grzałka starczy nam dosłownie 2-3 dni i musimy wyrzucić całą grzałkę, wymienić i korzystać na nowo. No i jest to naprawdę bardzo problematyczne, dodatkowo kosztowne i ogólnie jest to po prostu lipa. Dlatego mój tip jest taki, by w przypadku tego typu atomizerów, gdzie mamy grzałki stokowe, korzystać z płynów o mniejszej ilości cukralozy. Na przykład płyn Darkline. Darkline mają troszeczkę tego słodzika, ale nie jest to aż taka ilość. A w przypadku parowników typu RDA, RTA, RDTA, gdzie możemy bardzo szybko wymienić sobie bawełnę, korzystajcie wtedy bez problemu z płynów z większą zawartością tych słodzików, z większą zawartością cukralozy, bo tutaj w bardzo szybki i tani sposób możemy wymienić tą grzałkę i nie jest to aż tak problematyczne jak w przypadku grzałek kupnych. Także to tyle ode mnie. A ja idę sobie żryć dżem. Elo. Po co się nosi majtki w ogóle? Czaj. Czy to nawet nie moje? Chyba. Cześć. Po co nosisz majtki? Mordeczki, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Zasubskrybujcie kanał i kliknijcie w dzwoneczek. To jest już 4. odcinek lifehacków. A po co ci? W sumie to nic nie ma twojego. No nie. A, to nic. Po co mi w ogóle? Jeżeli ten odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek i oczywiście przypominamy, że istnieje taki sklep vapetechpoland.pl. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Jao. Elo.